Ten projekt polega na rozrzedzeniu populacji żubra w Puszczy Białowieskiej. Ich jest tam za dużo, teren jest duży, ale mimo to te ponad 500, prawie 560 sztuk żubrów, które żyje w Puszczy Białowieskiej, to już jest nadto. Liczymy na to, że ta, powiedzmy, luka przestrzenna pomiędzy Białowieżą a Puszczą Knyszyńską właśnie wypełni się tutaj w Nadleśnictwie Rzednia. Stąd ta zagroda przejściowa, gdzie te żubry muszą się znaleźć, przejść taką kwarantannę, zobaczyć, czy są zdrowe, czy będziemy mogli za jakiś czas je wypuścić do lasu. Są to żubry, które żyły na wolności w Puszczy Białowieskiej. Staramy się zawsze wybrać takie osobniki, żeby mogły stworzyć taką przyszłą grupę. Chodzi o to, żeby w takiej grupie były przynajmniej jedna albo dwie samice starsze, które będą takimi przewodniczkami, a poza tym młodsze. No i tak jak miała pani okazję obserwować, przyjechał również jeden cielaczek urodzony w tym roku, który ma 7 miesięcy. Nadleśnictwo Rzednia obejmuje swoim zasięgiem ponad 80 tysięcy hektarów w obszarze pomiędzy Puszczą Białowieską a częścią Puszczy Knyszyńskiej. Do tej pory na naszym terenie nie były obserwowane stada żubrów. Były to jedynie pojedyncze osobniki, które wędrowały na nasz teren w okresie zimowym. Obecnie realizujemy projekt unijny, w ramach którego będziemy wsiedlać pierwsze wolnożyjące stado żubrów. Aktualnie w zagrodzie adaptacyjnej bytują 4 osobniki. Obserwował pan, że one korzystają z tego oczka wodnego? Nie widziałem jeszcze na otwartej przestrzeni, ale... Tropy tutaj widzę świeże, więc... No dzisiaj w nocy było 20 stopni mrozu, to... Będziemy systematycznie skuwać tak co najmniej raz dziennie, dopóki mrozy nie ustąpią. Ta zagroda pełni przede wszystkim funkcję taką, że zwierzęta muszą być obserwowane po przyjeździe, żeby warunki zdrowotne tutaj sprawdzić, czy się wszystko zgadza. A poza tym one muszą też zawiązać między sobą, bo to są często zwierzęta z różnych miejsc, relacje socjalne, czyli stworzyć stado. Liczba tych zwierząt to jest około 8. Nigdy nie tworzymy tych grup większych, czyli mniej więcej 8 zwierząt z przewagą samic znajduje się w jednym miejscu. Jest dokarmiane w tej zagrodzie, najczęściej jest to zima i one w zagrodzie przebywają kilka tygodni. Stąd ten proces taki, który ma przyzwyczaić zwierzęta do miejsca wypuszczenia. Jeżeli byśmy wypuścili tak całkiem przywiezione z innego miejsca, prawda, w dowolnym innym miejscu zwierzęta, nie mamy żadnej gwarancji, czy one nie przejdą 30-50 km gdzieś dalej i znajdą sobie jak gdyby samodzielnie ostoję. My tutaj, przygotowując im tą ostoję, no przynajmniej zwiększamy prawdopodobieństwo, bo ja nie mówię, że to jest pewność, że one zostaną tam, gdzie my chcemy, żeby zostały, ale zwiększamy prawdopodobieństwo, żeby one tę ostoję potraktowały jako swoją. Jeden samotny byk z Puszczy Białowieskiej postanowił wybrać się na dłuższą przechadzkę. Nie wiemy jakim sposobem, ale trafił tutaj na teren Puszczy Knyszyńskiej, teren naszego nadleśnictwa. Spodobało mu się i prawdopodobnie pomyślał tutaj, że jednak trzeba będzie zostać tutaj na troszeczkę dłużej. Leśnicy obserwowali go przez kilka lat. Okazało się, że nic więcej, żaden żubr jednak nie dochodzi tutaj do nas. Postanowili troszeczkę ułatwić życie dla tego byka, przywieźli. W 1973 roku 5 kolejnych żubrów, które stały się wraz z tym samotnym bykiem zalążkiem stada w Puszczy Knyszyńskiej. Okres jesienny, kiedy brakuje pożywienia naturalnego na lesie, to jest okresem, kiedy żubry zaczynają wychodzić tutaj na okoliczne uprawy rolne oraz łąki, no, gdzie próbują jednak uzupełnić niedobór tej bazy pokarmowej.
bo są takie okresy i pogody, jeśli jest pogoda taka jak dzisiaj, na przykład wieje, pada śnieg, no żubry wychodzą na pobieranie tego pokarmu o świcie, nad ranem albo pod późnym wieczorem, natomiast ten okres taki w ciągu dnia, no chowają się w jakichś niedużych zagajnikach albo jakichś takich niedużych kotlinkach, no i czasami możemy jeździć cały dzień i ich nie zobaczymy. No i znaleźliśmy żubry nasze. Moglibyśmy jeszcze spróbować nawet troszeczkę podejść do nich tutaj. Stado na początku rozwijało się bardzo powoli, bo do 2003 roku, czyli przez ten okres prawie 30 lat, liczebność jego wynosiła między 25 a 30 sztuk, czyli to było tak dosyć niedużo. Natomiast w roku 2003 ta populacja zaczęła nagle nam wzrastać i obecnie szacujemy, że wynosi około 140 żubrów. Żubry w Puszczy Knyszyńskiej mają swoje odwieczne zwyczaje. Od wielu, wielu lat bywa tak, że od wiosny do późnej jesieni one przybywają na terenach typowo leśnych. Natomiast w okresie zimowym, kiedy zaczynają już padać pierwsze śniegi, przychodzą przymrozki, zbijają się większe lub mniejsze stadka, to jest od kilkudziesięciu nawet do 100 sztuk i wędrują tutaj na tereny otwarte, głównie tutaj uprawy rolne, gdzie no bardzo dużo jest upraw rzepaku i zbóż ozimych. Wyznacznikiem powrotu żubrów na tereny leśne to jest wiosna i zakwitanie zawilców. Jeśli na puszczy pojawiają się zawilce, wiemy już, że żubry zaczynają wracać do lasu. Zanim przystąpiliśmy do tego przedsięwzięcia, przez wiele lat przygotowywaliśmy się na przyjęcie żubrów. Te działania związane były z poprawą warunków bytowania żubrów. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej bazy pokarmowej. Siedliska, które dominują w nadleśnictwie, nie są siedliskami optymalnymi dla tego gatunku. Stąd też przygotowaliśmy wiele hektarów łąk śródleśnych. Założyliśmy też 8 śródleśnych sadów, takich z drzewkami owocowymi. Wybudowaliśmy na swoim terenie w 5 lokalizacjach wodopoje, czyli takie sztuczne zbiorniki z wodą. Bardzo ważne jest to, jaki jest teren, czy ten teren jest odpowiedni dla żubrów, czy ten teren trzeba odpowiednio przygotować dla tych żubrów. No, ze względu na to, że podstawę pożywienia żubra stanowi roślinność trawiasta, a więc w okresie wegetacyjnym żubry potrzebują bardzo dużej ilości tej trawy naturalnej roślinności, z której mogłyby korzystać. W przypadku braku tej roślinności niestety na tym terenie nie będą przybywać, gdyż będą wędrować na te tereny, gdzie ta karma aktualnie będzie dostępna. Dlatego też być może do tej pory w Puszczy Knyszyńskiej na terenie nadleśnictwa Żednia tych żubrów nie było właśnie ze względu na brak naturalnych łąk czy też miejsc, gdzie te żubry mogłyby w okresie wegetacyjnym korzystać z pożywienia. Patrząc na mapę rozmieszczenia żubrów monitorowanych przy pomocy obroży telemetrycznych w 2014 roku, łatwo możemy się zorientować, że grupy mieszane, które najczęściej przez nas są monitorowane, rozmieszczone są stosunkowo równomiernie na całej powierzchni Puszczy Białowieskiej. Wyniki tego monitoringu wskazują na to, że obszary bytowania żubrów nie pokrywają się ze sobą, że w puszczy zaczyna brakować dobrych miejsc do bytowania, do żerowania. Siłą rzeczy żubry poszukują nowych miejsc, w naszym przypadku wychodzą w takim układzie na pola przylegające do Puszczy Białowieskiej i korzystają z stosunkowo łatwo dostępnego żeru w postaci użytkowanych rolniczo łąk. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje szacowania szkód wyrządzonych przez żubry, następnie dokonuje wypłaty tych odszkodowań. Z roku na rok tych szkód jest coraz więcej i w roku 2016 mieliśmy 40 wniosków i wypłaciliśmy odszkodowania z Puszczy Knyszyńskiej oczywiście na kwotę ponad 700 tysięcy. W związku z tym jest to bardzo duża ilość w porównaniu z latami poprzednimi, gdzie chociażby w roku 2008 było 11 wniosków i tylko 52 tysiące. Podobna ilość szkód jest również w Puszczy Białowieskiej, z tym, że tam jest zdecydowanie większa ilość osobników, bo przekraczająca 500 sztuk. Tak naprawdę w Puszczy Knyszyńskiej jest około 40 rolników, którzy są poszkodowani na skutek bytowania tam żubrów. Są zadowoleni z kwot wypłacanych przez regionalnego dyrektora. Raczej problemów z tym nie mamy.
Część z tych żubrów niestety podchodzi pod domostwa. Bardzo często ludzie te żubry starają się dokarmiać, dokarmiają. Te żubry się przyzwyczajają do tych miejsc, w których są dokarmiane. Później po zaprzestaniu takiego dokarmiania stają się czasami zbyt natarczywe, no i czasami też niebezpieczne. Są ślady, taka sterta jest na koczonej trawy. Dwa żubry przychodziły tam, grzebały i sobie pożywiały się tym. Dzisiaj może nawet były tam. Ludzie może trochę się boją z styczności z tym żubrem, bo to jest duże zwierzę i sam na sam, żeby się spotkać, to niestety można byłoby trochę pomyśleć, w którą stronę uciekać. Któregoś razu na przykład zięci jechała na podwórko i też chciała skręcić tam od drogi na zjazd nasz. I akurat na drodze stał taki żubr. No niestety musiał zawrócić i sobie pojechać drugą stroną. To było jakaś godzina już czwarta, po południu. Przyszedł na podwórko do mnie, a ja z mieszkania wyszedł i szedł jego wyganić. A on od razu wrócił się do mnie i mnie przewrócił. Dwa razy on mnie wderzył. To trzeci raz ja jego kijem uderzył i on poszedł na pole. No i tyle wszystkiego było. 14 stycznia na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej w Hajnówce trafił pacjent poturbowany przez żubra. Zdarzenie miało miejsce we wsi Koweła, gdzie żubr, który przyspacerował w gości do tego pana, przyszedł i go po prostu zaatakował. Czy to była reakcja na kij, który podniósł ten pacjent, czy to była samodzielna ingerencja żubra, my tego oczywiście nie wiemy. W trakcie przyjęcia stwierdziliśmy złamanie żeber, złamanie obojczyka, co w wyniku wymagało hospitalizacji. Tego pacjenta położyliśmy na oddział, założyliśmy unieruchomienie i po tygodniu wypisaliśmy do domu. U młodszych takie złamanie byśmy oczywiście operowali. Dziadek nam na leczenie operacyjne nie wyraził zgody. Podchodzą aż pod dom mniej więcej około 50 metrów do płotu. O, czasami strach jest wyjeżdżać, bo nie wiadomo jak się zachowają, także staram się nie podchodzić blisko, bo do żubra raczej można podejść wtedy, kiedy są drzewa te grube, kiedy można będzie uciekać w koło drzew, bo tak na polu to raczej nie, bo one osiągają prędkość do 60 km na godzinę. Dużo ludzi przyjeżdża, obserwuje, robi zdjęcia i tak dalej, one generalnie rzecz biorąc nie przeszkadzają, z tym, że jest ich za dużo, dlatego że czasami jak się jedzie, to przechodzą przez szosę to strach, no bo jak się uderzy samochodem w takiego żubra, no to wiadomo, jaki będzie efekt tego wszystkiego. Także w zeszłym roku jechaliśmy, no to policja stała i sygnałami dawała znać, żeby zwracać uwagę, bo żubry akurat około 50 sztuk biegły wzdłuż szosy, żeby zwracać na to uwagę. A tak generalnie to one nie przeszkadzają, odwrotnie. Przyjemnie jest ogólnie rzecz biorąc. Żubry po przewiezieniu w nowe miejsca na początku przechodzą okres aklimatyzacji do nowych warunków, do nowego otoczenia, do nowego klimatu, ale po tym okresie zawsze są wypuszczane. W przypadku żubrów przewiezionych do Nadleśnictwa Żednia zwierzęta poddawane są również diagnostyce w kierunku najgroźniejszych dla gatunku chorób zakaźnych. Taką chorobą zakaźną najgroźniejszą dla żubrów w Polsce aktualnie jest gruźlica, więc połowa tego stada ośmioosobniczego została przebadana w kierunku gruźlicy zarówno metodą przyżyciową, czyli śródskórnego testu tuberkulinizacji oraz laboratoryjnie, gdzie była poddana próbie gamma interferonowej. Dobra. To trójeczkę wziąłeś, nie? Tak. Dwojgu z osobników, które zostały wypuszczone na wolność, zostały założone nadajniki do telemetrii. Ja może pokażę, jak taki nadajnik do telemetrii wygląda. Waży on około 2 kg, także tu jest bateria, jest karta SIM w środku. I normalnie taki żubr co 4 godziny wysyła SMS-a z informacją, jak się poruszał. I waży on około 2 kg, także
dla takiego żubra jest odczuwalny jak dla nas zegarek, który nosimy najczęściej na lewej ręce. Przeciętnie taka obroża działa od 2 do 3 lat, w zależności w jakim miejscu te żubry przebywają. Dzisiaj mamy 13 maja 2016 roku. 2 dni wcześniej zapadła decyzja o wypuszczeniu żubrów na wolność. Właśnie tutaj widzimy rozgrodzony kawałek ogrodzenia. Druga część jest rozgrodzona na północnym zachodzie części tego ogrodzenia. Zostały zdemontowane 3 przęsła i była próba wypuszczenia żubrów, jednakże one zostały. Zostały tutaj, nie chciały wyjść na zewnątrz. Dopiero dzisiaj widać po śladach, że wyszły 4 sztuki. Byk o imieniu Kalitnik oraz krowa Karpina i jeszcze 2 dodatkowe krowy wyszły. Zostały 2 cielaki, jałówka i 1 krowa. Ogrodzenie w dalszym ciągu będzie rozgrodzone i będziemy czekać, aż reszta zwierząt wyjdzie na wolność. Jesteśmy na tych łąkach, gdzie tutaj był ostatni sygnał, więc gdzieś po prawej stronie będziemy wypatrywali naszych żubrów. Spróbujemy przejechać z drugiej strony, otoczyć te łąki i dojechać jak najbliżej tego miejsca ostatniego sygnału pobytu żubrów. Wtedy będzie szansa, że może je zobaczymy. Dzisiejsze logowania wskazują, że o godzinie 6 rano jeszcze te żubry tutaj były. Niestety po naszym przyjeździe okazuje się, że one zdążyły zajść w tym czasie do lasu. Te łąki są otoczone kompleksami leśnymi. Mamy tutaj strefy ptaków, strefy orlików wyłączone. Ludzi tutaj nie ma penetracji, więc to jest doskonała ostoja dla tych żubrów. Więc one schodzą z tych łąk, zalegają nieopodal w tym lesie. Spędzają głównie dzień i wieczorem, w nocy, o zmierzchu wychodzą na te łąki żerować. One zachowują się trochę jak duchy. Pojawiają się i za parę minut ich nie ma. Całemu przedsięwzięciu siedlenia żubrów na teren Nadleśnictwa Żednia towarzyszyło wiele emocji i do tej pory wszyscy nasi pracownicy i nie tylko bardzo się losami naszych żubrów interesują. My na bieżąco sprawdzamy, jaka jest lokalizacja żubrów, które miejsca polubiły, których nie, które chętniej odwiedzają. 2 osobniki mają obroże telemetryczne, jest to najstarsza krowa oraz jedyny w stadzie żubr samiec. W tym miejscu żubry dzisiaj były. Wzdłuż tego rowu chodziły. Tak, no one potrzebują wody, stałego dostępu do wody, więc mają tutaj doskonałe miejsce. Przemieszczanie się żubrów z Puszczy Białowieskiej na północ jest stosunkowo utrudnione, dlatego że warto zwrócić uwagę na dosyć szeroką rzekę Narew, którą trudno pokonać w dowolnym miejscu. Tak samo dużą przeszkodą jest zbiornik Siemianówka. Wydaje się, że zbiornik Siemianówka jest dosyć istotnym elementem, który nie pozwala na swobodne przemieszczanie się stad bytujących na północy Puszczy Białowieskiej po drugiej stronie zbiornika, na przykład na terenie Nadleśnictwa Żednia. W tej sytuacji, chcąc rozprzestrzeniać żubry, no, musimy w tym procesie pomóc, przewożąc osobniki z Puszczy Białowieskiej na teren Nadleśnictwa Żednia. Jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Augustów. Wjeżdżamy w tej chwili na poletko żerowe, które zostało przygotowane dla bytowania żubra na terenie Nadleśnictwa Augustów właśnie. Tutaj widzimy oczko wodne, które zostało przygotowane jako wodopój dla przyszłej tutaj naszej populacji żubra. Mamy w planach zasiedlanie od 6 do 8 sztuk. Później docelowo około 20 sztuk powinno na tym terenie bytować. W tej chwili mamy tego żubra u nas już w Puszczy Augustowskiej, w Nadleśnictwie Augustów i w zasadzie niewiele osób o tym wie, że on jest i czasami przychodzi jeszcze towarzyszyć mu drugi żubr. My chcemy zachować żubra i chronić żubra. Nie sprowadzamy go tu po to, żeby on był dla nas potrzebny tutaj, dla naszej gospodarki leśnej, ale tworzymy tą całą infrastrukturę, żeby właśnie ten gatunek chronić, żeby ten żubr w naszym kraju był
stałym elementem. Są tam daleko. Widzi pan? No, to już poszły sobie. Zjadły sobie i tutaj pewnie leżały, przeżuwały tą treść. Można nawet policzyć, ile sztuk było, bo... 4, 5. I tam 6. 6. 7 i 8. Czyli jest tyle, ile wypuściliśmy. Nic nie przybyło, nic nie ubyło. Są dość płoche i nieufne w stosunku do człowieka, ale to chyba dobrze. Tak powinno być. O, tu widać, jak nocą żerują. Widać, że mają apetyt, dość szybko zjadają, lubią buraki, owiec im smakuje, jeszcze do tego lizawka. A to jest poszedł. To był byk, ten na pierwszym planie? Nie, bo byk ma obroże telemetryczne. O, tu widać byka, byk jest tutaj. Bardzo się cieszymy, bo cel został osiągnięty. Żubry zostają na naszym terenie. Zrobiły małą wycieczkę na teren Waliu, ale wróciły do nas. Cały czas stado przebywa w okolicach Majdanu, także zagroda w tym miejscu okazała się bardzo trafna. Mamy wreszcie swoje wolnościowe stado. Teraz będziemy czekać na powiększenie tego stada, na jakiś przychówek. Są krowy, jest byk. Pewnie dołączą się jeszcze jakieś inne osobniki z sąsiedztwa, bo mamy na północy duże stado w Puszczy Knyszyńskiej, mamy też Puszczę Białowieską, gdzie jest bardzo dużo żubrów. Wiemy, że osobniki, zwłaszcza byki, potrafią wędrować na spore odległości, więc to nasze stado na pewno będzie się powiększało w przyszłości. Naszym następnym krokiem jest Puszcza Augustowska, Puszcza Romińska. To są już miejsca, gdzie przygotowane są zarówno ostoje, jak i przygotowani są i mieszkańcy. A potem będziemy myśleć właściwie o każdym miejscu, może po wschodniej stronie Polski na razie, nie będziemy wychodzić gdzieś dalej, które mogłoby przyjąć takie niewielkie ugrupowanie żubrów liczące powiedzmy około 30-35. Ja myślę, że jeżeli około 2000 żubrów będzie bytowało na wolności w Polsce, to będzie dobrze i będzie to właśnie jakaś taka równowaga według mojej oceny pomiędzy możliwościami naszego środowiska i możliwościami społecznymi. Więc nie jest to plan, żebyśmy mieli, nie wiem, 100 tysięcy, absolutnie, my nie podołamy u nas w kraju, ale równolegle z nami inne kraje tak samo dbają o to, żeby tych zwierząt było więcej. Mój plan jest taki, żeby około 10 tysięcy żubrów było w Europie, zanim pójdę na emeryturę. I tak praktycznie rzecz biorąc, może mi się to udać, wręcz może się uda, że będzie troszkę więcej niż 10 tysięcy.